Pierwsza w jubileuszowym roku urodzin świętego Jana Bosko, oratoriada, odbyła się w dniach 17-19 października w Sułowie. Do Doliny Baryczy zjechało się niemal 180 osób z naszych lokalnych oratoriów. Oprócz ewidentnej radości, która towarzyszyła przybywającym do gimnazjum imieniem Jana Pawła II uczestnikom, dało się zauważyć również lekką konsternację przy zapisach. Gorąco robiło się niektórym przy przekazywaniu opłaty za pobyt, a skrupulatnie przeliczane banknoty Narodowego Banku Polskiego służyły przez moment za wachlarz przynoszący ochłodzenie. Tradycyjnie pierwszy wieczór służy integracji uczestników. Wprawdzie większość brała już niejednokrotnie udział w oratoriadach i nie potrzebują szczególnego zapoznawania się, ale chętnie włączają do grupy tych, którzy pojawili się po raz pierwszy na takim zjeździe. W czasie wieczoru integracyjnego spotkaliśmy się z panią dyrektor tamtejszego gimnazjum, która umożliwiła nam pobyt w sułowskiej szkole. Wypowiedziała wiele miłych słów, wprowadzając niezwykle gościnny klimat. Poczuliśmy się jak w domu. Ja chciałam w imieniu własnym i całego grona pedagogicznego i też całej społeczności uczniowskiej gimnazjum imienia Jana Pawła II w Sułowie serdecznie, z takim otwartym sercem powitać wszystkich, którzy tu do nas przybyli. Witam! Na zakończenie dnia poszliśmy do kościoła, aby adorować Najświętszy Sakrament i przygotować się poprzez wspólny rachunek sumienia i modlitwę do przeżycia sakramentu pojednania. Jesienna oratoriada, oprócz stałych elementów, takich jak modlitwa, integracja i formacja, miała jeden, który dotychczas właściwie się nie pojawił, nie licząc pewnego epizodu kilka lat temu z wędrowaniem do Krzeczyna. Tym wyjątkowym momentem była piesza pielgrzymka. W sobotni ranek, przy lekko zachmurzonym niebie, wyruszyliśmy sprzed kościoła pod wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej w Sułowie do sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy. Błogosławieństwo na drogę przekazał nam proboszcz tamtejszej parafii ksiądz Józef Kawalec. W trasie dużo śpiewaliśmy i modliliśmy się. Były ciekawe rozmowy, jak choćby ta między księdzem Piotrem a siostrą Teresą. A także konferencja, niezbyt krótka, księdza Pawła Druszcza. Wyjaśnił on w niej m.in. czym jest pielgrzymowanie do grobów świętych, bo niektórzy, zdaje się, nie ogarniali tego. A następnie przybliżył pielgrzymkowy charakter pierwszego oratorium księdza Bosko, określanego popularnie wędrowym oratorium. Po powrocie do Sułowa czekała na nas miła niespodzianka i nie był to bigos. Przedstawiciele Salosu Avanti oraz niektórzy mieszkańcy Sułowa przygotowali grilla, można powiedzieć na masową skalę. A ciast i słodkości było tak dużo, że nie udało się ich wszystkich skonsumować. Dziękujemy dobrodziejom i sponsorom oratoriady za tak serdeczne przyjęcie nas w ich miejscowości. Dziękujemy za wsparcie zarówno materialne, jak i finansowe. Wdzięczność wyrażamy również Salezjanom z Sułowa za organizację oratoriady,
a zwłaszcza księdzu Marcinowi, który pełnił rolę gospodarza. Do zobaczenia na kolejnej oratoriadzie.